piśmie bardzo proszę. Wobec wniosku. Zamykam punkt. Panie przewodniczący, ja mam wątpliwości, ale jeżeli pan pozwoli, chciałbym go odczytać, ponieważ jest bardzo ważny i się wydaje. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wniosek na sesji z 18.02.2013 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę numer 64/932/13 w sprawie zamiaru przekształcenia międzyszkolnych ośrodków sportowych w Krakowie oraz międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie w drodze likwidacji w związku z zapisem uchwały. Uchwała jest oczywiście podłączona tutaj z tyłu. W paragrafie 2 punkt 1 wyraża się zamiar z dniem 31 sierpnia 2013 przekształcenie krakowskich międzyszkolnych basenów pływackich poprzez likwidację międzyszkolnego basenu pływackiego klubu Śródmieście z siedzibą w Krakowie, ulica Franceszko Nullo 23. W punkcie 2 międzyszkolnego basenu pływackiego w Krakowie Nowa Huta z siedzibą w Krakowie osiedle kolorowe 29. Punkt 2. Jednostka budżetowa krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6. Odbędzie się 6 będzie kontynuowała działanie placówki, o której mowa w paragrafie 2, ustęp 1, punkt 1 i 2. W szczególności zadania określone w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzaju i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach. Proszę o udzielenie informacji pana przewodniczącego, jakie jest stanowisko zarządu Rady Dzieci 18? Czy uważa, że zapis w uchwale jest wystarczający i w pełni zabezpieczenie interesów uczestniczących w zajęciach dzieci w dzielnicy 18? To znaczy, czy stan techniczny obiektu będzie należycie utrzymany? Czy ilość zajęć nie ulegnie zmniejszeniu lub cena zajęć nie zostaną podwyższone? Proponuję, aby podpisać umowę społeczną pomiędzy przewodniczącym dzielnicy a prezydentem miasta Krakowa, której dzieci miałyby zagwarantowane zajęcia na zasadach podobnych do tych przed likwidacją basenu na osiedlu kolorowym, a nawet lepszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam punkty wolne wnioski. Informacje z pracy zarządu. Proszę państwa, w okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie z Wydziałem Architektury w sprawie potwierdzenia stanowiska Rady Dzielnicy wyrażonego uchwałą w sprawie inwestycji na osiedlu teatralnym 19. Bardzo proszę panią radną jeszcze o. Spotkaniu uczestniczyliśmy wraz z radnym panem Czesiem Rośkiem. Podtrzymaliśmy uchwałę. Sprawa się o tyle zmieniła, że o ile państwo pamiętacie, szukaliśmy tego budynku 19 i nie było nigdzie w zapisach, że jest to zabytkowy budynek. Nagle znalazł się, że jest zabytkowy. W związku z tym konserwator zabytku dostosował pismo. Jest zmiana projektu na mniejszą bryłę o mniejszej powierzchni. Mimo i jeszcze jedna sprawa dotycząca tej sprawy to wspólnoty mieszkaniowe. Trzy wspólnoty zostały stroną w sprawie. Oni podtrzymują budowę i ta budowa będzie mniejsza i będzie tak wyglądać, znaczy w zakresie po prostu tego budynku, jaki jest obecnie, w zarysie tego budynku. I cztery kondygnacje mają nie wychodzić wyżej niż budynki 2018. My, ponieważ no, podtrzymaliśmy w dalszym ciągu uchwałę, ludzie ze wspólnot mieszkaniowych są przeciwni, zaproponowaliśmy z panem radnym, żeby odbyło się spotkanie na terenie dzielnicy zarządu wspólnoty mieszkaniowej wraz z panią Bielecką. Oczywiście to od niej zależy, żeby przekonać w jakiś sposób ludzi i zagwarantować im jakieś lepsze, bo tam będzie zniszczenie ich chodników. Chodziło nam też o parkingi, bo tam jest 30 parkingów, a wiadomo, będzie tyle mieszkań, że najprawdopodobniej jeszcze będą potrzebne naokoło parkingi. Teatralne, chciałam państwu powiedzieć, jest po prostu już osiedle praktycznie zamknięte przez samochody. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, odbyło się spotkanie z panem wojska na osiedlu Stalowym przy Szkole 37. Określiliśmy doprecyzowanie zadań związanych z tymże projektem, który ma być realizowany w ramach zadań kontrolnych. To jest to zadanie wpisane do budżetu miasta Krakowa. Jak państwo wiecie, dążymy do tego, aby te zadania były wpisywane do budżetu miasta Krakowa i żeby radni no, wyrażali się w tym, aby umowa pozwalania była realizowana. Doprecyzowanie polegało na tym, że proszę państwa,
chcemy zmiany dotyczącej oświetlenia, aby to było oświetlenie hybrydowe, czyli aby były mniejsze koszty związane z utrzymaniem tego wojska oraz aby były wprowadzone możliwości przygotowania potem pod ewentualny przyszły balon, jeżeli by była taka potrzeba ze strony placówki, która będzie nadzorowała tym wojskiem. Kolejne spotkanie odbyło się w sprawie przebudowy Alei Przyjaźni. W tym zakresie tylko i wyłącznie został określony odcinek, który możemy sobie wskazać do realizacji w zakresie etapowania przebudowy tejże alei, ponieważ odnosimy się już do istniejącego projektu, który został zatwierdzony w poprzedniej kadencji. Ten odcinek to jest, proszę Państwa, około 300 metrów. To 300 metrów będzie biegło od alei Andersa do wysokości osiedla Centrum C na wysokości bramy, gdzie kiedyś była piekarnia, tej, która przechodzi na park po stronie osiedla Zgody. Oczywiście, proszę Państwa, zgodnie z projektem, który został zaakceptowany w tamtej kadencji, ulica Aleja Przyjaźni ulegnie zwężeniu. Będzie ona aleją bezpieczniejszą, ale z miejscami postojowymi, które będą przy niej zlokalizowane. Przebudowa, proszę Państwa, obejmuje cały zakres dotyczący całej infrastruktury, która biegnie pod ulicą, infrastruktury oświetleniowej, jak i również, proszę Państwa, wymiany nawierzchni i budowy tych miejsc postojowych. Proszę Państwa, uczestniczymy w spotkaniach sprawozdawczych OSP, naszych tutaj na terenie naszej dzielnicy, spotkanie przewodniczących, które odbyło się na terenie dzielnicy drugiej, kolejne będzie na terenie dzielnicy 15. Uczestniczyliśmy również w spotkaniach i imprezach kulturalnych w klubach na terenie naszej dzielnicy. Członkowie zarządu uczestniczyli w dyżurach, które się odbywały zgodnie z harmonogramem. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania w zakresie prac członków zarządu? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny Janusz Więcław. Doszły do mnie informacje dzisiaj, że jest propozycja zgłaszania uwag do uchwał bardzo ważnych dla społeczeństwa, tak zwanych śmieciowych, około śmieciowych i też związanych z podwyżką i sposobem naliczania tych opłat. I domniemuję, że Rada i Zarząd nie dostał informacji na ten temat, a z tego co ja dostałem dzisiaj informacje od między 13 a 26, jako są wyłożone z tego miesiąca są wyłożone propozycje do składania przez społeczeństwo uwag. Czy coś na ten temat zarządu wie? Znaczy jeszcze jest nieoficjalny projekt związany z propozycją, która jest przygotowana przez MBO, ale jak Państwo wiecie, radni wszystkich klubów mają wielkie zastrzeżenia co do tego projektu. Pewnie ten projekt ulegnie zmianie. My ze swojej strony na pewno będziemy zajmowali stanowisko i to stanowisko będzie wypracowywane na najbliższej komisji planowania. Pewnie ta komisja będzie zwołana troszkę wcześniej niż termin, który jest, ale to po konsultacjach z Panem Przewodniczącym będziemy robili. Bo ja się boję, że akurat minie okres wyznaczony przez miasto na składanie uwag. Bo jeśli do 26 ja chętnie prześlę do Rady te propozycje, które ja dostałem na maila dzisiaj w tym zakresie i jako dziwię się, że w ten sposób się to załatwia. Rady dzielnic nie są objęte w zakresie opiniowania tej sprawy, ale to jest sprawa bardzo ważna dla nas. Będziemy się w to włączać jak najbardziej. I tutaj na pewno będziemy w tym zakresie wypracowywać wspólne stanowisko. Ja bym bardzo prosił Pana Radnego Janusza Więcława jeszcze, żeby przedstawił, jeżeli były jakieś jeszcze sprawy z tego spotkania. Zaraz Państwu przedstawiłem, jeżeli chodzi o procedowanie informacji co do przebiegu linii tramwajowej ze zmianami wokół drogi od Mogilskiej przez Jana Pawła, czyli od Rondla Mogilskiego do Placu Centralnego. Myśmy wnosili od Rady pewne zastrzeżenia i uwagi, jeżeli chodzi o przebieg tej trasy. Z zapewnień projektantów wynika, że na całym odcinku będzie niezależna ścieżka rowerowa, co różnego rodzaju kręgi społeczne wnosiły o żeby ta ścieżka zaistniała.
z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, przez Radę Dzielnicy na Wieczystej było organizacja to spotkanie z KIT-em i projektantami, to głównie skupiło się to spotkanie w 90% na omawianiu problemów z tym wielkim połączeniem ulicy Lewa do Jana Pawła czy dłużej do Majstera. I można powiedzieć, że była jedna wielka kłótnia, bo społeczeństwo jest zaskoczone tak daleką ingerencją, jeżeli chodzi o zmiany, które podobno były już w projektach 2009-2010 przegłosowane jako konsultacje, gdzie podobno te konsultacje się nie odbyły. Także w zasadzie na nasz temat, na temat naszej dzielnicy i od ronda Czyżyńskiego do ronda do Placu Centralnego w zasadzie padło może 3 zdania i były plansze pokazane na przeźroczach, gdzie jest jakby układ komunikacyjny przedstawiony po zmianach, który według mnie idzie w merytorycznym kierunku, natomiast jeżeli to było tylko przez 30 sekund plansza i 3 słowa na krzyż powiedziane, to uważam, że to jest bardzo za mało do tego, żeby w taki sposób się odnosić, a zwłaszcza, że uważam, że nie tylko ja jako akurat przedstawiciel państwa byłem obecny na tym spotkaniu, ale uważam, że wszyscy powinni uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Jeszcze taką uwagę do tego zgłosić, bo na początku tej kadencji Komisja Zdrowia zgłaszała taki wniosek do Urzędu Miasta Krakowa, żeby przystanki były przystosowane dla osób starszych i niedowidzących. I oni nam odpowiedzieli, że będą te rzeczy uwzględniane, jakby, jeśli będzie ta remontowana linia komunikacji tramwajowej. I ja właśnie proszę, żeby jeszcze raz ponowić ten wniosek wobec powyższego. No, rozumiem, jak będzie spotkanie, to będziemy ponawiać ten wniosek. Jeszcze raz, bo to spotkanie będziemy organizować. Proszę państwa, jeszcze w zakresie prac zarządu chciałbym państwu poinformować, że w dniu 22 lutego o godzinie 17 odbędzie się połączona Komisja Zdrowia i Komisja Mieszkalnictwa. Jest to uzgodnione z panią przewodniczącymi w zakresie zaopiniowania projektu regulaminu dotyczącego osób niepełnosprawnych. Spraw dotyczących dofinansowania i kwalifikacji tychże osób na ten turnus dla osób niepełnosprawnych. Ja serdecznie zapraszam wszystkich członków obu komisji o przybycie. Na to spotkanie również ja będę osobiście zapraszał także przedstawicieli zainteresowanych stron. Proszę państwa, zamykam punkt 6. Oświadczenia i komunikaty, przepraszam, przypominam, są oświadczenia i komunikaty bez dyskusji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwolił, to ja oświadczenia może i komunikaty, ale w tym oświadczeniu i komunikatach chciałem podnieść 2 tematy. Jeden ten, coście Państwo ruszyli tu przy informacji z pracy zarządu dotyczącej śmieci, ponieważ za tydzień, krótko mówiąc, w środę będzie procedowany, będą procedowane druki, tych druków jest 3. O co chodzi konkretnie? Chodzi o to konkretnie, że większość radnych, że tak powiem, opowiadała się, że będzie od osoby płacenie za śmieci, jeżeli mówimy o zabudowie wielorodzinnej. I się okazuje, że mam tu druk przed sobą, który już częściowo przeczytałem i okazuje się, że jest jednak od metra kwadratowego. Powiem drodzy Państwo tak, że w ogóle ustawa sejmowa jest Googlem i w związku z tym, że on jest czy? Prezydenta? Tak, to druk prezydenta. No ale to jest druk prezydenta. Był tak, miał być tak zgłoszony. W związku z tym na pewno poprawki będą, bo znaczna część radnych jest, żeby to jednak było osoby. Nie jest to sprawiedliwe, ale w miarę sprawiedliwe. Proszę państwa, bardzo proszę o oświadczenie i komunikaty. Dziękuję.